Kiedyś, jak byłem młody, no to właśnie bardzo mnie kręciły motocykle ścigacze. Gdzieś tam 600 jakaś czy coś. Przewiozłem się kilka razy, ale po prostu po jeździe mówię, no jestem mistrzem prostej i nie potrafiłem się tam składać czy coś. Mówię, no to jest wszystko do czasu. Kręci mnie to bardzo gdzieś tam jazda na jednym kole. I przez to wiem, że chciałbym to robić i niestety, no za głupi jestem i wiem, że skończyłbym niestety gdzieś No w bo woreczku, ogólnie no. chyba. Siemanko, szczypcy i wściekli, wasi ulubieni bliźniacy od podcastów. Z nami dzisiaj gość bardzo nietypowy, bo gość, który przejechał bokiem, prawdopodobnie więcej niż większość z nas przodem. Zresztą co ja tu będę przyciągał? Z nami dzisiaj Marcin. Siemanko. Marcin, czym ty się w ogóle zajmujesz? Czym się pasjonujesz może bardziej? Pasjonuję się driftem ogólnie. Trenuję od lat 18. Jeżdżę sobie po prostu na jakieś różne eventy. Jeździmy, trenujemy, doskonalimy tą technikę jazdy. Driftujemy, no. Żebyśmy mieli jasność, to są profesjonalne zawody. To nie jest upalanie golfa na markecie, jak śnieg spadnie, tylko zajmujesz się tym profesjonalnie. Tak, jak najbardziej. Auta są przygotowane przede wszystkim pod ten drift i mają różne rzeczy po prostu pozakładane, typu tam skręty, nieskręty, motory powzmacniane. No i jeździmy w kontrolowanym poślizgu. Jeździmy najpierw samemu, później ewentualnie w parach. Kopiujemy przeciwnika, później przeciwnik kopiuje nas. No i Może, tak to się odbywa. wiesz co, Marcin, może byś nam opowiedział, jak to się u ciebie zaczęło, bo wiadomo, no każdy z, nie ma chyba chłopaka, który nie lubi sobie na ręcznym gdzieś tam podriftować, ale wiadomo, to jest taka zabawa. Jak się stało, że u ciebie to się przerodziło w taką pasję, w którą po prostu żyjesz, bo to jest twoje życie, nie okłamujmy się. Dokładnie tak. Zaczęło się ogólnie, ojciec nam gdzieś użyczał samochodu, puszczał nas za kierownicę. I mówi, Później driftujcie, lećcie, nie? driftujcie. No sam nam to pokazał ogólnie, nie? No ale tak naprawdę to później, wiesz, mając pierwszy samochód, miałem malucha ogólnie, więc jakiś tam drift już szedł. Można było potrenować w zimę, ale później niestety to były auta przednionapędowe i nie ma co ukrywać, byłem tym mistrzem, powiedzmy, jazdy na ręcznym. Rozpędzało się auto i na klamie gdzieś tam się przejeżdżało, różne rzeczy się ewolucje robiło, prawda? No bo do dzisiaj wiele Ale osób myśli, że jeśli mają przednią napędówkę, zaciągną no ręczny, to jest to też, jest nie, drift. no, no nie do końca właśnie, no ale od tego się zaczynało. Nie potrafiłem po prostu czasami jeździć też tylnie napędówkę, bo nie miałem doświadczenia w ogóle żadnego z takim samochodem. Dopiero kolega miał BMW 325, tam E36. No i tam raz się dał przewieźć. Podczas tej pierwszej przejażdżki już tam gdzieś mocniej wciśnięty gaz, auto gdzieś bokiem zaczynało iść. No i tam wykręciłem jakiegoś tam bąka, spaliłem trochę gumy. No i ten po kilkunastu tam minutach przyjeżdżali inni koledzy i to mówi, co on zrobił, nie wiadomo co. No ja byłem też pod wrażeniem, wiesz, włosy dęba stanęły. Ale nie potrafiłem tego zrobić ponownie. On mówi, zrób, pokaż im tego. No ja mówię, no dobra, spróbuję. No ale nie potrafiłem tego zrobić. I to mnie nakręciło do tego, żeby po prostu gdzieś iść tą drogą, żeby to trenować, bo potrafiłem coś zrobić, po czym po chwili nie potrafiłem tego powtórzyć. No i od tego się po prostu zaczęło. Zaczęliśmy jeździć, gdzieś jakieś takie eventy były. W Olkuszu taki klub, Street Racer Olkusz, mieliśmy z kolegami, no i tam spotykaliśmy się i czasami jeździliśmy po ulicach. Niestety, no bo takie warunki były. Marcin, może takie pytanie. Jak bardzo różni się obecny drift od dawnego driftu? Bo jak wcześniej rozmawialiśmy, powiedziałeś, że dawniej było łatwiej wejść w ten sport. Dawniej to był jeden z najtańszych motorsportów. Dzisiaj, jak wiadomo, już tak tanio nie jest. Na pewno nie jest tak łatwo w to wejść. No nie jest, dużo łatwiej było wejść właśnie wcześniej, tak jak wspominałeś, dużo tańszy było. To była taka odskocznia od motorsportu, gdzieś jakiekolwiek rajdy to masa pieniędzy kosztowało. Natomiast drift jak raczkował, no to można było po prostu niedużym kosztem. Bo zaczynało się od tego, że kupowałeś jakiś Samochód tam w miarę tylnionapędowy, mocniejszy samochód. gruza. No gruza się Wtedy to kupowało. jeszcze nie był gruz, no ale No nie. okej. Ale kupowałeś jakiś tam, Ale powiedzmy, tak, tańszy samochód z mocnym silnikiem. dokładnie. Ludzie od polonezów zaczynali niektórzy. Zaczynali jak Gdzieś tam najbardziej. miałeś za... Katy duże i wszystkie, po łąkach też się jeździło.
ale można było po prostu tanio to zrobić, bo te opony jeśli miałeś kolegę wulkanizatora, to dostawałeś. Jak najbardziej, opony, ja wiesz, a tu kolegów było kilku, wystarczyło objechać kilku wulkanizatorów i każdy ci coś tam odłożył zawsze jakieś opony, więc to można było za przysłowiową flaszkę mieć. No dzisiaj, takie... dzisiaj chyba już nikt nie driftuje na oponach używanych. Tak, jeżeli chodzi o jakieś wysokie ligi, te po prostu światowe, Drift Masters czy coś, to absolutnie nie, bo tam opona kosztuje 1500 jedna sztuka. Na ile wytrzymują takie opony? No, jeden... Na kilka przejazdów powiedzmy, no, zależy jaki jest tor. Czyli jedne zawody, jeden komplet opon, czy nie, nawet więcej raczej. Nie, nie, na jeden ten to potrzeba, na zawody to potrzeba powiedzmy z 20 opon na pewno. Także to są jest wyścig zbrojeń niestety na tą chwilę i kto ma jakiś wysoki budżet, to jest na to. Wiadomo, jak coś jest popularne, to zawsze tam idzie już kasa tak. gruba, nie? No ale w tej chwili no, poziom też, no, poziom jest naprawdę światowy, jeżeli chodzi o drift. Czy można zacząć w Polsce drift bez sponsora, czy raczej nie ma takiej możliwości? Można, no nawet trzeba pokazać ten talent przede wszystkim, trzeba ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, bo ja jeżdżąc 18 lat, powiedzmy od 7 lat kupiłem sobie tego gruza przysłowiowego i ten gruz tak naprawdę dał mi krok 7-milowy w drifcie, bo treningi... Może powiedz, jakie posiadasz samochody? No to Nissana mam 200 SX-a z airbagiem, tam okolice 500 koni. No i męczę to auto już 12 rok, ogólnie on jeździ bezawaryjnie, nie chce się zepsuć, odpukać ogólnie, ale... przydałoby się trochę więcej mocy, bo no, apetyt rośnie w miarę jedzenia i to tak przydałoby się może 700-800 koni. Natomiast jako treningowe auto mam... Czy będziesz robił sobie nowy samochód? Masz zamiar podnieść? Są plany ogólnie. Kolega teraz odbiera takie mocne auto, właśnie 900 konne. Zobaczymy, trochę pojeżdżę może z nim, a w międzyczasie, jak się uda, to będziemy coś budowali. Marcin, jakie ty kochasz samochody do driftu? Celujesz w co? W Japonię, w Niemcy, w Amerykany? Celuję ogólnie w tej chwili w Japonię, ale tak naprawdę to niemieckie auta też są jak najbardziej dobre i takie, można powiedzieć, idiotoodporne, wręcz nie do zarżnięcia. Posiadam takie BMW jako gruz 325 i Może takie pytanie, które pewnie też widzowie będą chcieli zadać. Jeśli ja dzisiaj chciałbym zacząć się bawić w drift, jakie auto byś mi polecał? Wiadomo, budżet dla przeciętnego człowieka, nie jakiś. Przede wszystkim taki gruz. Motor, żeby chociaż było te 2,5 litra i takie BMW E36, ewentualnie E46. To, co można tanio kupić i później części zamienne, żeby ewentualnie jakieś były tam, wiadomo, na miejscu, można powiedzieć, bo jakieś wahacze czy tam coś, co się urwie czy coś. No i nie bać się jeździć ogólnie, pałować. Takim autem można jeździć na 110, przysłowiowe 110%, bo nie boisz się, że coś się stanie, jeździsz po krawężnikach i to czasami kopiujesz kogoś. To, że on jedzie źle, to ty jedziesz, żeby blisko za nim jechać, to też jedzie źle, ale po prostu kopiujesz go i tyle. I liczy się dobra zabawa. Wiesz co, Marcin, mam do ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Czy mógłbyś nam i widzom wytłumaczyć, na czym w ogóle polega drift? Jak tam się punktuje? No bo wiesz, są zawody, nie wiem, klasyczny wyścig do wygrania. Ale nie, klasyczny wyścig wygrywa ten, kto dojedzie pierwszy. Tak. W drifcie czym nabijasz sobie te punkty? Bo ja na przykład, mi się to podoba, wiesz, ale ja to oglądam jako przysłowiowy laik i dla mnie po prostu tam każdy fajnie jedzie. Nie wiem, jeden jedzie bliżej tej barierki, drugi dalej. Na tym polega to bicie punktów? Tak, dokładnie właśnie. Są kryteria, które sędziowie ustalają na każdych zawodach i to czasami są te same tory, ale w poszczególnych latach mogą być inaczej trasy poustawiane. Ewentualnie jest większy rozbieg i jak są zakręty, to są takie clipping zony i clipping pointy. Clipping point to jest coś, co przejeżdżasz przodem, a clipping zona tyłem. No i w tych zonach musisz po prostu być idealnie tak jakby od linii. Jest linia namalowana, taki clipping zona, no i jedziesz tyłem i przejdziesz po prostu środkiem, ewentualnie na skrajnej linii, żeby nie wypaść poza tor i musisz tylnią osią przejechać jak najbliżej po prostu po krawędzi. Natomiast szybkość się liczy? Jak najbardziej, szybkość też się liczy, bo im szybciej się to zrobi, im większe zadymienie, to jest wtedy większy show, bo punkty się dostaje za różne rzeczy, nie tylko za wychylenie, przykładowo jak jest z dużym kątem się jedzie, drugi punktowany jest właśnie za prędkość i jeszcze za takie show, zrobienie show po prostu, jak jest duże zadymienie, ewentualnie no, wow.
głośno. Głośno, ale takie jak ktoś jedzie, już tak no, widać, że z charakterem, kurde, typowo, no to jeszcze. Co można wygrać na zawodach driftu? No, kilka tysięcy euro czasami, ale to są już też tyle, co kosztuje wjazd, czy tam zapłata za wpisowe, to później możesz to odebrać. Czyli to nie jest tak w grach, na przykład, w które graliśmy za łebka, że dostajesz za zawody na przykład 200 tysięcy, jakiś nowy, nie wiem, spoiler, wydech. Nie kupisz sobie auta na pewno, co najwyżej możesz jakieś opony wygrać, ewentualnie jakieś pieniądze na start, na kolejny wyjazd, ale to tak naprawdę to chyba drugie tyle jeszcze kosztuje wyjazd, żeby startować po prostu. A co myślisz o takich bajerach, jak na przykład niektórzy, znaczy gdzieś to widziałem na jakichś filmikach na YouTubie, że na przykład opony powiedzmy robią ten fioletowy dym, czy coś takiego. No to takie show po prostu robią. Się coś takiego? Jak najbardziej, no bo jak show ci robią, tylko są jakieś różne imprezy. Właśnie wysoki jest poziom, czy jest? Wysoki. Wysoki jest poziom. Można powiedzieć, że jeden z najwyższych na świecie, bo no z Japonii się to wywodzi, tam są takie serie, jeszcze w Stanach też są zawody organizowane, ale głównie później to organizatorzy ogólnie z Polski się wywodzą. Drift Masters, tu są organizowane zawody, najwięcej jest w Polsce. Czyli po prostu Polacy kochają drift, na to wychodzi. Kochają, no jak najbardziej. Byłeś kiedyś na przykład na takich zawodach, że w Japonii, jak wiesz, między jakimiś tam górkami, jakieś ładne widoczki, drzewka, coś takiego? Nie byłem w Japonii, ale jak tylko będę miał okazję, także na pewno się wybiorę. W jakich krajach zdarzyło ci się ścigać? Mnie się zdarzyło na Słowacji, w Czechach, no i w Polsce. Mogę cię zapytać o jedno ważne pytanie, co mnie interesuje? Patrz, w wielu teraz dziedzinach, czy tam sportach i takich rzeczach jest coś takiego, że oprócz tego, że jesteś na przykład dobrym tam sportowcem, czy coś takiego, musisz mieć jakiś content, nie? Typu, że na przykład są drifterzy, którzy nagrywają jakieś tam filmiki, wyrzucają do neta, podkładają jakąś ostrą muzykę, wiesz, żeby było po prostu ich widać, nie? Powiedz mi, czy właśnie w drifcie też coś takiego jest, że musisz gdzieś tam być zauważony, żeby cię dali ci gdzieś tam szansę, czy coś takiego? Czy... Jak najbardziej. Musisz być takie coś trzeba robić, bo w tej chwili to wszystko się opiera na sponsorach i czasami możesz być dobrym zawodnikiem, przejeździsz jeden sezon, ale przychodzi problem ze sponsorami. Jak tego nie pokazujesz, nie pokazujesz się właśnie w sieci, no to no niestety nie jest cię stać na te zawody, bo każdorazowy wyjazd to są koszty naprawdę, nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy euro trzeba mieć, żeby gdzieś wystartować w tych ligach, jak jedziesz na jakieś zagranice. Trzeba wszystkich opłacić, trzeba mieć za co dojechać, wszystko na paliwo. Już nie liczę tego, że się tam auto po prostu da radę i nic się nie będzie działo. Bo to już są dodatkowe koszty. Może... No bo też ty jako osoba musisz sobą przekonać sponsora, że musisz potrafić zainwestuj we mnie. Umieć się sprzedać po prostu. No jak najbardziej. No. Więc od pytania o sponsorów przejdziemy do bardzo niewygodnego pytania, bo przygotowałem się na ten podcast, czytałem trochę opinii w internecie, kobiety w drifcie, bo wiesz jakie są opinie. Te kobiety nie muszą jeździć super, chociaż jeżdżą naprawdę dobrze, ale wiadomo, coś tam pokażą, są piękne, to się sprzedaje. One, tak wczoraj przeczytałem po prostu na internecie, że kobietom o dziwo jest o wiele łatwiej pozyskać sponsora. Tak też to odbierałem jak ty, widząc ją, przykładowo Karolinę, tam pierwszy raz na zawodach czy coś, no wiesz, ale w pewnym momencie jak zacząłem jeździć, nawet miałem parę razy okazję z nią startować czy coś, to powiem ci, ta dziewczyna ma pasję tak skill naprawdę. I ma skilla, robi to na tobie wrażenie? Znaczy, wiesz, no, nie do takiego stopnia jak inni zawodnicy, bo tam wzoruje się na jakichś zawodnikach, gdzie widziałem, że oni naprawdę jeżdżą profesjonalnie i ta jazda mi się podobała, więc na niej się nie wzorowałem, ale startowałem z nią, jeździłem z nią parę razy w parach i wiesz, ona ma ogólnie tam mocniejsze auto ode mnie, więc też mogła robić co chciała tak naprawdę ze mną później. No bo wiesz, na przykład dla mnie, dla laika czy tak, dla mojego brata, no driftująca kobieta wygląda zajebiście, nie okłamujmy się, to wygląda zajebiście. Jak najbardziej. Tak, na motorach. Dokładnie. No tak, ale spotkałem później jeszcze inne masę innych dziewczyn, które też jeżdżą i powiem ci, to tak naprawdę trzeba mieć tą pasję i trzeba to czuć, jak się to czuje, czy to jest... Ale polskie dziewczyny reprezentują wysoki poziom? Wysoki poziom, tak, jak najbardziej. No mam kilka koleżanek, które driftują i ten, naprawdę One ścigają się tak samo z wami, czy jest podział kobiety-mężczyźni? Jest taki podział jakiś, tylko zależy w której lidze, ale w większości, jak wcześniej nie było podział właśnie, że kobiety, mężczyźni,
to one startowały na przykład tam w innej lidze, bo tam było profesjonalna i amatorzy nieraz są, ale wiesz, szybko z tych lig amatorskich przychodziły również do tamtych i tak naprawdę na równych startujemy na równi. No. A jest stres na przykład jechać, no bo wiadomo, nieraz jeździcie w parach, jest stres na przykład z dziewczyną, no bo wiesz, jak to ludzie później powiedzą, że a dziewczyna ja wiem, pojechała lepiej od tego, ciebie. Tak, nie od tego, no to już lata praktyki, no, dużo lat się wyjeździłem po tych zawodach, więc już tak do tego nie podchodzę. Czyli ale podchodzisz na początku profesjonalnie jak do zawodnika. Tak, ale wcześniej no, jak najbardziej, no był stres i wszystko i z kimkolwiek jedziesz pierwszy raz, ewentualnie z jakimś zawodnikiem, który tam ma więcej mocy, a jak ma dwa razy tyle mocy co ty, no to wiesz, to też jakiś tam delikatny stres jest i jedzie się z tą myślą, że się przegra po prostu, to jest niedobre czasami, no, ale tak. Jedziesz, wiesz, że jedziesz po prostu, się przewiesią. No chyba, że... Marcin, auto twoich marzeń. Zacznijmy jakiś porządny auto, temat. Auto twoich marzeń. Może, najpierw, najpierw driftowe auto marzeń? No, jedynie no, driftowe marzeń. Nie mam auta marzenia tak naprawdę, żebym miał jakieś auto na drogę czy coś, to nie potrzebuję. Moim marzeniem jest auto driftowe. Czy poza na przykład driftem masz jakąś cool furę? Wiesz, że co wygasz, jakiś taki samochód, który możesz powiedzieć, że jest cool? Na przykład jakiś, wiesz, Mustang czy coś w tym stylu? G-klasa. Nie mam. Normalnym autem. Nie, to koledzy mają. Mam dużo znajomych, co ogólnie proponuję mi to czas jakieś samochody nowe, żebym się dzisiaj czymś woził. Już trochę nie robi to na mnie wrażenia i tak naprawdę uciekam w jakieś inne stare marki. Gdzieś tam mam takiego Fiata starego, 50-letniego. Chcę coś z nim zrobić. Także Marcin, to wracając do pytania. No nieograniczony budżet, co kupujesz wtedy? Ile koni potrzebujesz w ogóle? Na dzień dzisiejszy, żeby się dobrze bawić, jechać w czołówce. Przychodzę do ciebie pół i mówię, miliona tak, masz... potrzeba mniej dobra, więcej no. Teraz na samochód taki driftowy. Żeby Buda byłaby z czego? A Buda chyba Nissan 200SX. Przyzwyczajony jestem, więc pewnie by to S15 była. Aczkolwiek widzę teraz Toyota Supra też jest jakimś tam... Silnik? Silnik 2JZ chyba. Ewentualnie jeszcze z jakiegoś Amerykańca. No nie wiem, myślę cały czas nad tym. Na ile koni by to było? Około 1000 trzeba mieć. Takie kilka map ewentualnie zrobić. Zrobić na początek powiedzmy 700-800 i druga jakaś mocniejsza jeszcze. Bo polska czołówka ile ma koni w swoich maszynach? Około 1000 już jest. Tak. 800-850. Zależy jakie silniki po prostu. No ale no, trzeba mieć ten. No, taki jest poziom, że ten 850 do 1000 koni, żeby konkurować z tymi najlepszymi, trzeba mieć. Patrz, jako ja osoba, jako która w ogóle się nie zna na drifcie, to mówię od razu, nie? Ile kosztuje serwis w ogóle takiego driftowozu? I w ogóle, patrz, jak na przykład w normalnym aucie co ileś tam tysięcy zmieniasz, powiedzmy, rozrząd, to jak to wygląda w takim driftowozie? Wiesz co, no tutaj jest ogólnie... Zmieniasz tak samo jak w każdym seryjnym aucie, można powiedzieć, bo ja ogólnie w swoim Nissanie robiłem rozrząd po 5 latach. Co się śmiali, że te motory wybuchają i wiesz, i wtedy jak już ci się coś dzieje z motorem, to wiadomo, że rozrząd zakładasz nowy. Natomiast tutaj fenomen tego silnika jest taki, że wymieniony był rozrząd po 5 latach i teraz znowu kolejne 5 lat, nawet 6 rok chyba leci. Trzeba będzie drugi raz wymienić ten rozrząd. Ile było zawodów w tym czasie? No było około 50 powiedzmy wyjazdów, no także to... Przeżył sobie ten silnik, ale dbane było o niego. No, tam olej na bieżąco zmieniany praktycznie co wyjazd, co dwa wyjazdy. No, nigdy nie pałowany na zimnym, tylko starałem się po prostu dbać o niego. Mimo tego, że cały czas jeżdżę, ludzie mnie znają na jakieś tam odcince, mi się zdarzało, bo most jest taki kurde dość długi i żeby trzymać te obroty, to niestety trzeba non stop trzymać nogę na gazie. No i pytałem cię o to wcześniej, ale udamy, że w ogóle nie gadaliśmy o tym wcześniej jak coś. To, co cię pytałem wcześniej właśnie, że dlaczego jest tak, że normalne auto, jeżeli gdzieś tam przypiłujesz, powiedzmy pojeździsz ostrzej po mieście, gdzieś tam go, że tak powiem, przypałujesz, on zaraz ma silnik do wymiany, ma do wymiany, nie wiem, panewki, to, tamto, siamto, a na przykład jakby nie patrzeć drift, to jest typowe zażynanie silnika, nie? Bo ta wskazówka tak naprawdę, sorry, lata tam przy samym końcu, że aż się trzęsie. Nie schodzi z czerwonego pola. I dlatego, tak dlaczego jest. Te auta na przykład wytrzymują powiedzmy tyle, a normalne auto nie zniesie po prostu jakiejś tam ostrej jazdy przez chwilę? Przede wszystkim przez to, że są różne silniki i do driftu wybierane są silniki najlepsze, no te 2JZ-y
słynne. Te, które lubią ten wysoki zakres obrotu. Tak, ewentualnie z BMW to tam M50. Ja jestem laikiem, Kamil też. 2JZ powiedziałeś. Tak. Z czego to jest silnik fabryczny? To jest silnik z Toyoty Supry. Aha. Fabrycznej, która tam generowała około 280 koni, ale po jakichś niewielkich modyfikacjach można było zrobić 500, a jakiś ciut większych nawet i 1000 koni, a zdarzały się takie przypadki, że nawet i 2000 koni, no ale to już naprawdę nie wiem jak to. Czyli można powiedzieć, że stary silnik, który do dzisiaj daje radę, bo to jest stary silnik. Dokładnie, te silniki już mają wiekowe, można powiedzieć, bo mają ponad 30 lat, więc to są już stare silniki. No. Marcin, twoje zdanie na temat elektryków, bo na przykład ja nie wyobrażam sobie elektryka driftującego. Wiem, że robią to bez problemu, ale wiesz, drift to jest show. Ma być zapach opon, ma się drzeć ten samochód, przynajmniej jak dla mnie, kogoś kto ogląda, to jak ty się zapatrujesz na elektryki? No, nie, driftują właśnie, w ogóle jakieś elektryki? Ja jeszcze nie słyszałem ogólnie, no ale jak to wejdzie, to ja nie wiem, co się będzie działo, bo coś trzeba będzie generować. No, dym będzie leciał z opon, dźwięk będzie musiał lecieć pewnie z głośników, no a reszta no mocowo, no jak najbardziej to jeździ jakoś, nie, bo tam moc jako taką ma. Moc mają, nie okłamujmy się. Nie okłamujmy się, więc z tym nie będzie problemu. No ale dźwięk trzeba będzie o to jakoś inaczej zadbać. Czyli to nie jest do końca to. No nie jest to, na pewno nie będzie. No. A co myślisz w ogóle, pomijając już drift, o elektrycznych autach? O tym, w jaką stronę idzie w ogóle motoryzacja, bo wiadomo teraz wszystko to jest ekologia, która tak naprawdę, wiadomo, że tu nie chodzi o ekologię, no bo tych przykładów jest tak naprawdę milion, że no wiesz, do czego zmierzam. Wiem, do czego zmierzasz i myślę, że to się nie uda ogólnie. Częściowo może gdzieś będą zastępowane, ale to jeszcze muszą wymyśleć coś chyba innego, może jakiś wodór albo coś, żeby to się kręciło wszystko całościowo, no bo obecnie, żeby nie było problemów z tym. Obecnie auto elektryczne to taka, wiesz, trochę świnka morska. Ani świnka, ani morska. I tak się ma to do tej ekologii. Powiem wam fajną anegdotę. Oglądałem kiedyś gościa, nie będę tam mówił jak się nazywa itp., bo nawet nie pamiętam w sumie, no, ale był taki jakiś youtuber z Ameryki, który miał tam powiedzmy Teslę od iluś tam lat, nie? No i on zrobił takie wideo, w którym nagrał, że o wiesz, tutaj coś odstaje, po prostu jak to wygląda po x tam lat, nie? Użytkowania tego auta. No i generalnie tu coś odstawało, tu coś nie działało, tu coś się złamało. No i motyw był taki, że te wideo tam duże zasięgi zyskało. No i w pewnym momencie on podchodzi do tego auta, no i one po prostu było zamknięte i tam się wyświetlała po prostu informacja, że tam wiesz, no nie, że wiesz, gadałeś, to było jakoś tam ładnie, prawniczo napisane, no ale generalnie, że szkodzisz tam wizerunkowi firmy, no i że nie możesz używać tego auta, nie? I teraz pytanie, czy motoryzacja nie idzie w tą stronę, nie? Że za chwilę po prostu auto to będzie mega droga usługa, niedostępna dla każdego, nie? Może tak być właśnie, bo do tego zmierza właśnie. Widzę, że jakieś pojawiają się jakieś nietypowe podatki od aut spalinowych i próbują... Auta na wynajem. Auta na wynajem, no i mogą tak zrobić, no. Kto to wie, co się będzie działo. Bo wiesz, tak jak mieliśmy teraz na przykład pandemię, nie wiem, czy za to bana nie dostaniemy, bo nie wiem, czy można dalej używać tego słowa, czy nie. No ale wiesz, wyobraźmy sobie, że to jest za 20 lat, gdzie każdy ma powiedzmy takiego elektryka, no i oni mówią ci coś w stylu na przykład, że słuchaj, powiedzmy 3 razy w tygodniu ty możesz używać tego auta, jechać nie dalej niż 100 kilometrów powiedzmy od domu, no ale już w te dni na przykład nie będziesz go mógł używać, nie? I teraz pytanie, czy dla kogoś, kto tak jak ty powiedzmy ma benzynę we krwi, czy to nie jest gdzieś tak, że nie możesz spać po nocach przez to wszystko, nie? No tak jest poniekąd, bo niestety, ale tak chyba będzie, bo... Bo drift nie jest specjalnie ekologiczny. Nie jest specjalnie ekologiczny. W Europie, wiesz, bo gdzie indziej na świecie to nie szkodzi. Zapamiętajcie tak, sobie to, tak. Nie? W Europie gdzie indziej na świecie to nie szkodzi, nie? Dążą do tego, żeby kontrola była coraz większa po prostu nad tym wszystkim, no i kto wie, co to będzie. Marcin, kto jest twoim idolem? Na kogo, na kim ty się wzorujesz? Nie wiem, kto cię zmotywował do tego driftu, bo na przykład tak jak ja... Dla mnie Ken Block był fenomenem. Nagrywał zajebiste filmy. Był wariatem po prostu totalnym i robił to dobrze. Bo no, porwał cały świat do oglądania swoich filmów, więc na pewno robił to dobrze. Kto jest twoim idolem? Kto ciebie może na początku porwał, a kto teraz jest według ciebie po prostu top? Porwanie ogólnie miałem na samym początku, jak zobaczyłem drift. Jak to się dzieje? Maciej Polody był takim pierwszym po prostu moim idolem, jak wygrał zawody w Hockenheimie. Ile lat miałeś wtedy? No, 26, 5.
Wygrał te zawody w Hockenheimie, robił taki obrót 360 stopni, takiego Altonena i wygrał te zawody. No i tak mi się to spodobało, że jak tylko kupiłem pierwszy driftowóz, to zacząłem to trenować i tak do tej pory po prostu to jest mój taki znak rozpoznawczy, można powiedzieć, co nie po, którzy tak mówią o mnie, że gdzie się nie pojawię, to te 360 robię. No, spodobało mi się, bo to naprawdę jest fajna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o drift, no to jest parę osób z zagranicy, no z Polski, no to tam Piotr Więcek, ale jest jeszcze James Dean, tu jeszcze wcześniej Paweł Trela był takim idolem, kurde, widziałem jak jeździ, no to cuda potrafił zrobić już jakiś czas temu. No i na nich się tak naprawdę wzoruje cały czas do tej pory i Marcin, coś z tego wychodzi. Zacząłeś tą odpowiedź od słowa driftowóz. Co musi mieć auto, żeby być driftowozem? Tak na szybko, jakbyś miał powiedzieć. Przede wszystkim pospawany most, czyli typowe auto kupujemy zwykły samochód i pierwsze co robimy to spawamy most. Czyli o, kupujesz auto, jakie są twoje kroki? Taki na szybko, jakbyś mógł nam powiedzieć. Wchodzimy na internet, szukamy BMW E36 czy E46, jedziemy po niego, przywozimy na warsztat, podnosimy, zmieniamy jakieś oleje, filtry typu. Spawamy most, spawamy robimy most. Klatkę. Klatkę może nie, na początek nie trzeba. Wystarczy ten most pospawany. Czyli można... nie jest wymagana klatka, żeby się brać udział w zawodach? No nie. Na ulicy. Na ulicy to jest, nie na ulicy mówię, na jakiś plac, bo to na ulicy to już nie te czasy. Ale plac jakiś ewentualnie zamknięty, czy tor i pospawany most i już można się z czymś bawić. Wiadomo, że później są jakieś ułatwienia typu skręty, ręczny hydrauliczny. No tak, no bo driftowozy mają te koła takie pochylone. Pochylenie kół. O co właśnie tego... chodzi z tymi kołami, tak dla laika? Czemu te koła właśnie są pochylenie tak? Pochylenie kół jest, wiesz, ono jest pochylenie jak stoi auto, natomiast jak jedzie w tym zakręcie, to wtedy ta opona jest całą powierzchnią po prostu dolega do asfaltu i wtedy jest lepsza przyczepność z przodu, bo tak naprawdę to auto z przodu musi mieć tą przyczepność, z tyłu ta przyczepność jest już po prostu no... Następny krok to na pewno ten ręczny. Ręczny hydrauliczny jak najbardziej też pomaga, bo czasami trzeba coś ściąć, gdzieś tego, on pomaga w tej jeździe. Czyli ale to... jeździć się da już zwykłym seryjnym autem z tylnym napędem. No wiadomo, wszystkie te poszczególne operacje typu pospawany most, dołożenie ręcznego hydraulicznego, później zrobienie tam jakichś skrętów z przodu, żeby auto miało większym kątem, mogło robić te boki, no to pomaga jak najbardziej. Opowiem wam coś ciekawego. Patrzcie, przykład tutaj Amsterdamu, nie? W Amsterdamie wiadomo, z czego słynie Amsterdam. Tam spalenia i no każdy wie, nie? Nie gumy. No i teraz zrobili od jakiegoś czasu coś takiego, że nie chcą już tego tak jakby poszerzać, nie? Że robić więcej tych coffee shopów, więcej tam jarania i tego typu rzeczy, tylko chcą, żeby ludzie się skupili na czymś innym. No i motyw jest taki, że wyobraźcie sobie, że w Tajlandii teraz to się tak rozwija, że tam jest coraz legalne i oni tak jakby przejęli tą rolę, powiedzmy, Amsterdamu, nie? Że teraz jak ktoś Disneylandu dla dorosłych. Super koneserem tego, to woli sobie lecieć do Tajlandii niż na przykład do Amsterdamu, jak to było wcześniej. I na przykład, czy nie boisz się, czy nie myślisz, że na przykład przez ekologię może coś takiego stać się z driftem w Europie? Bo wiesz, o co chodzi. Na przykład na całym świecie możemy sobie jeździć autami typu 3.0 i to jest spoko. Na przykład w Tajlandii, wiesz, tam Ameryka, tego typu kraje. No ale w tych kilku krajach Europy, jakbyśmy to zobaczyli na mapie, to tu u nas już to jest, wiesz, złe, już najlepiej jakbyś jeździł samochodem. U nas w ogóle wmawiają ci tak, że silnik 1.6 to już jest potężny silnik. Jak najbardziej. To do tego właśnie zmierza prawdopodobnie i trzeba będzie myśleć nad tym, żeby gdzieś wyemigrować ewentualnie i jeździć tam, gdzie się po prostu da. No czy nie myślisz, że na przykład w przyszłości, powiedzmy, te kraje właśnie azjatyckie, gdzie oni za przeproszeniem mają wywaloną lachę na to, będą taką kolebką tego driftu? Czy może tak być. No, w ogóle zobaczymy, co się działo. No. Wieczni jesteśmy niestety. Ale życia bez driftu już sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam, będę driftował do końca. Poza ostatnich dni, jeżeli tylko będę mógł siąść za kierownicę i nie będzie jakichś zakazów, to jak najbardziej. No bo poza kamerami powiedziałeś mi, że miałeś 2 lata przerwy i nie mogłeś przestać po prostu o tym myśleć. No tak, no przerwy to można nie do końca. No na zawodach nie byłem, ale gdzieś jakieś treningi mogły się po prostu wydarzać i się jeździło cały czas, ale niestety auto nie było gotowe i można było powiedzieć, że było zarżnięte wręcz, bo nie, no, człowiek się uczy zawsze na własnych błędach. I czyli będziesz tak, jeździł do upadłego. Będę jeździł do upadłego. Jeżeli miałbyś, znowu powiedzmy, nie masz limitu kasy, szedłbyś w Japonię czy szedłbyś w niemieckie auta? W Japonię raczej, w Japonię. Bo
jednak tym 200SX-em naprawdę kiedyś ktoś fajnie powiedział, że temu autu to trzeba mu po prostu przeszkadzać, żeby ono jeździ samo. Jak mu nie będziesz przeszkadzał, to naprawdę to jesteś w stanie zrobić wszystko tym samochodem. Marcin, tak? kiedy był przełom w twojej karierze? Kiedy, nie wiem, pozyskałeś pierwszego sponsora? Kiedy po prostu zaczęło się robić troszeczkę łatwiej? Przełom pojawił się na zaproszenie takiego kolegi serdecznego z Krakowa. Kamila pozdrawiam. Pozdrawiamy Kamila. Na pewno jest fajniejszy niż ten Kamil. To na bank. I ten, zaprosił mnie. Patrzcie, jak wiemy z kamery. Ten idzie, chłopaki. Załatwił mi wjazd. Kurde, jak on to robi? Marcin, jak on to robi? Załatwił mi wjazd na werwę Street Racing, było na stulecie motoryzacji w Krakowie. Który to był rok? 2018. No i tam po prostu miałem odświeżone auto, bo wiedziałem, że to taka dość impreza na wysokim poziomie, więc odświeżyłem samochód, że naprawdę prezentował się znakomicie. No i tam zaczęliśmy jeździć, no i w pewnym momencie jest opcja wykręcenia tej mojej znanej 360. No i tam się obkręciłem. No i tak ponakrywaliśmy trochę filmów, ale ogólnie nie miałem takich ciekawych filmów do czasu, kiedy werwa w 2019 się odbywała i moje auto pojawiło się w telewizji, tam na sekundę dosłownie. I ta sekunda wystarczyła? Ta sekunda wystarczyła, żeby później zadzwonić do sponsorów, których już tam odwiedzałem i tylko powiedziałem, że auto jest w telewizji. To od razu były pytania, a ile ci potrzeba i już wtedy wiesz, szło. Wiesz co, Marcin? Fajnie, że w ogóle są tacy sponsorzy w Polsce, że coś takiego się dzieje, bo mnie na przykład osobiście strasznie irytuje, że w Polsce pompuje się pieniądze tylko w piłkę nożną. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że są wybitni sportowcy, są fajne dziedziny sportu, a ta piłka nożna jednak, no ja wiem o co chodzi, pieniądz rządzi światem, dlatego tam się pompuje, bo to też generuje zyski, ale fajne jest to, że są jednak firmy, które na przykład no, wesprą takiego Marcina, żeby gość po prostu mógł robić te show, przez co no my jako widzowie też możemy oglądać takie zajebiste rzeczy. No nie, tak to się właśnie odbywa. Ta piłka to, według mnie to jest porażka ogólnie, no ale okej. Wiesz co, Marcin, ja też zawsze mówię, że mnie też nie kręci oglądanie 22 milionerów goniących za piłką, no ale widocznie kogoś to kręci. Zniechęceni. Tu jest, nie wiem, ludzie z pasją robiący ten drift, naprawdę to są ludzie, którzy kochają ten sport i tą jazdę. I jak takich ludzi pokazało to właśnie pół roku temu, jak były zawody na Stadionie Narodowym, gdzie murawę ściągnęli i położyli asfalt. To kurde, 55 tysięcy osób jak tam było, udało mi się tam być. Także to, co pokazali i jaki był po prostu, nie wiem, klimat na tym stadionie, to powinni ten albo wybudować podobny stadion, albo po prostu zostawić to, co zostało tej murawy. Nie wiem, niech sobie grają na innych stadionach i ten drift niech by tam został, naprawdę. Marcin, młode pokolenie, musieliśmy do tego w końcu przejść. Co o nich myślisz? Może masz nawet jakiegoś swojego podopiecznego, jakiegoś młodego człowieka, w którego strasznie wierzysz? Czekaj, bo byliśmy przy Stadionie Narodowym. Co ty jako drifter sądzisz o Buddzie? Nie wiem, nie mam takiego zdania, nie znam go ogólnie do końca, ale no, ma pasję na pewno też, jeżeli chodzi o samochody. Podoba mu się to, zaczyna coś trenować. Teraz ostatnio słyszałem, był na jakimś treningu z Piotrem Więckiem gdzieś we Włoszech. Także wkręcony jest też w ten drift. To trzeba robić ogólnie. To mega rozszerzył w Polsce, jakby nie patrzeć. Jak najbardziej, no nie, no, znany jest i popularyzuje jak najbardziej. Na pewno dużo ludzi zachęcił do tego, żeby się zjawili na tym Stadionie Narodowym. Bo czyli po prostu robi dobrą robotę. Robi dobrą robotę jak najbardziej. Nie ma co mu ujmować, robi dobrą robotę. No to jedziemy z tym młodym pokoleniem. Jeżeli chodzi o młode pokolenie, jak najbardziej jest kilku takich ludzi w Polsce. Już wcześniej Rubik był taki 10-12 lat temu. Teraz się zaczyna drift? Powiem ci, teraz tak naprawdę ten drift może zacząć już w wieku, nie wiem, 5-6 lat. Można. A myślałem, że powiesz coś koło 20. Nie, można jechać na jakieś zawody gokardowe, ewentualnie na gokardy jeździć. Przerabiają gokardy. Od jakiego wieku można zacząć startować w zawodach? Nie, 5-6 lat mi się wydaje. Ale w zawodach profesjonalnych? W zawodach możesz startować. Naprawdę? Jest, nie ma limitu w tej chwili wiekowego? Jest też taki młody Pelikan, też pozdrawiam. Zdarzyło mi się z nim jechać w parze. Tak naprawdę chłopaczek ma 9 lat i
kurde, tylko rodziców ma takich, którzy go nakręcali na ten motorsport, gdzieś ojciec tam startował wcześniej w rajdach i wiesz, dawał mu na pewno auto za dziecka i kochał to robić. I teraz gdzieś tam w nim zaszczepił. Zaszczepił to i kurde, naprawdę daje radę chłopaczek. Ma 9 lat, jak jeździłem za nim, to nieprawdopodobne, co on potrafi. No, a mam tu też takiego znajomego kolegi syna, który tam jeździ od 3 lat. W tym roku będzie miał 18 lat, dopiero prawo jazdy będzie odbierał. Więc mam nadzieję, że tych treningów będzie trochę więcej, bo tak to musiał go ojciec zawozić na naszą miejscóweczkę, żeby sobie tam pojeździł. Ale jeździ tak powtarzalnie, nauczony jest na kierownicy w domu. No. Czyli o przyszłość polskiego driftu możemy być spokojni. Tak, no najbardziej tą przygodę z driftem można zacząć też w domu. No. Są gry komputerowe, kierownice, można sobie kupić taki zestaw i jak najbardziej tu zacząć. Lepiej jest zacząć w domu, niż z auta przesiąść się na komputer. W tą stronę to nie działa. Ja nie grasz potrafię. Grasz w ogóle takie gry? No właśnie nie gram, bo słabo mi to wychodzi. Wolę. Nie czuję tego do końca. Wolę po prostu wsiąść na kierownicę i jechać na taki trening prawdziwy. No. A co myślisz o takich na przykład młodych łebkach, co gdzieś tam właśnie driftują na jakichś parkingach, wiesz, robią to powiedzmy na ulicach? No nie, no teraz to trochę niewskazane. Tym bardziej mandaty są tak duże. Miałeś jakieś problemy z policją, jakieś kłopoty? Może gdzieś tam coś. Czy trafiałeś na tych fajniejszych? Na tych fajniejszych mi się udawało i raczej unikałem. Jak widziałem, że już jest problem, to jechaliśmy gdzieś tam, gdzie nie ma problemu. Staraliśmy się wybierać takie miejsca, gdzie po prostu nie ma ludzi. Ewentualnie jeszcze w deszcz, więc auta też tak bardzo nie dostają po dupie, a nie słychać tego piszczenia opon, ryku silników, może ryk to może słychać, ale mniej na pewno jest, nie słychać pisku opon i gdzieś nas tak nie gonili bardzo na tych miejscówkach, więc udało się zrobić naprawdę mnóstwo treningów, no i jakoś tak jest dobrze. No. Lubisz motocykle? Lubię motocykle, ale niestety jestem za głupi. A co myślisz o driftowaniu na motocyklach? No bo fajna sprawa. No właśnie to by mnie kręciło też, wiesz. Kiedyś jak byłem młody, no to właśnie bardzo mnie kręciły motocykle, ścigacze. Gdzieś tam 600 jakaś czy coś. Przewiozłem się kilka razy, ale po prostu po jeździe mówię, no jestem mistrzem prostej i nie potrafiłem się tam składać czy coś. Mówię, no to jest wszystko do czasu. Kręci mnie to bardzo gdzieś tam jazda na driftowanie czy tam jazda na jednym kole. I przez to wiem, że chciałbym to robić i niestety no za głupi jestem i wiem, że skończyłbym niestety gdzieś no bo w woreczku. Ogólnie no. Chyba jest tak, że zawodnicy motorsportów mają takie troszeczkę zaburzone odczuwanie prędkości. No bo ty nam na przykład mówisz o prędkościach rzędu 250 na godzinę, że na tobie to nie robi najmniejszego wrażenia, że to jest dla ciebie prędkość. Mógł być 300, to leciałbyś po prostu 300. No tak właśnie i to wiesz, nie czujesz tego tak naprawdę, bo a to jest naprawdę niebezpieczne. Zależy, jakim autem jedziesz, ale no niebezpieczne, bo widzisz jakieś tam wypadki przy 300, gdzieś tam opona szczeli czy coś. Głupia opona wyszczeli i problem się robi. Natomiast no ta prędkość też mnie nie kręci jakaś taka typowo rajdówka, czasówka, że gdzieś ja... Bo to są niebezpieczne sporty. No, motocrossy jakieś, czy tam, nie wiem, motocykle tym bardziej, jeszcze bardziej. A ty miałeś jakiś wypadek? Nie. Na szczęście nie miałem. Czy jakieś tam stuczki jak najbardziej, gdzieś tam kilka dzwonów delikatnych było, ale nic poważnego. Masz jakieś hobby oprócz driftowania? Coś, co lubisz na przykład robić poza motorsportem? Chyba nie, motorsport właśnie. To raczej tu spędzanie czasu gdzieś ze znajomymi, ale to jest wszystko związane z samochodami i to mnie tak naprawdę kręci. A na przykład rodzina i znajomi są dla ciebie ważni w tym wszystkim? Jak jedziesz na przykład na zawody, to bardziej to jest tak, że jedziesz tylko z ludźmi, którzy robią tylko to i to są w tym świecie, czy bardziej zabierasz ze sobą znajomych? Rodzinę? Staram się zabierać rodzinę, tylko że nie zawsze po prostu się udaje, bo żona pojedzie tam chwilę, córka jest malutka jeszcze i jeszcze tego tak nie czuję do końca sama. Żonie to trochę nie pasuje, bo pojedziemy na zawody i zaraz gdzieś tam, wiesz, chcą wracać albo coś, bo no... Jeżeli tam się jest osobą taką postronną i no męski klimat, nie oszukujmy się. No to trochę jest nieciekawie. Nawet ja będąc na zawodach, ja sam nie lubię jeździć na zawody, gdzie na nich nie startuję. Bo nie wiem, co mi się wtedy dzieje, ale po prostu nie czuję się dobrze. Powiedz mi tak,
fajny jest taki wyjazd na zawody? Załóżmy, masz tam kumpli, już pomijmy w tym pytaniu rodzinę. Wyjeżdżasz sobie z kumplami na takie zawody. Jest fajny klimat? Bardzo fajny. No mnie to kręci ogólnie. Ja lubię jeździć samochodem i lubię sprawiać przyjemność ludziom. Przykładowo wożę ich na taki drift taxi. A najlepszy twój wyjazd, który tak szczególnie zapamiętałeś? Czy ja wiem. No, dużo satysfakcji mi sprawia to, że jak się jedzie na takie zawody, przywozić jakieś puchary. W zeszłym roku mi się udało. Wyjazdów były 4 i z 3 wróciłem z pucharami. Gdzieś tam byliśmy w Opolu, udało się z kolegą w drift tandemie zrobić pierwsze miejsce, później w Poznaniu jeszcze. Na jakich zawodach to było w Opolu? No to było festiwale takie japońskiej motoryzacji, to się Osaka nazywało. Osaka. Później jeszcze Japfest. Staramy się po prostu, może to są nie są jakieś takie typowo zawody driftingowe ogólnoświatowe czy tam ogólnopolskie. Takie ale swój klimat mają. Swój klimat mają, no jak najbardziej i zawsze można się tam pokazać. Przede wszystkim jest luźna atmosfera. I wiesz co, to właśnie miałem przejść do tego pytania, że to jest fajne, bo załóżmy, jadąc na wyścigi Formuły 1 czy jakieś takie no, tego typu zawody, nie dotkniesz tego kierowcy, nie będziesz miał z nim styczności, gdzieś go tam zobaczysz, wiesz, nie wiem, z 200-300 metrów i to by było na tyle. Ewentualnie on idąc, może tam ze 3 osobom wypisze autograf, a z tego co widziałem na zawodach driftowych, nie dość, że mogę podejść, pogadać z tobą, mogę wziąć od ciebie autograf, to jeszcze widziałem coś tego typu, że mogę wsiąść z tobą do samochodu i nie wiem, jak się to do końca nazywa. Taxi drift? Krzycie dziewczynka. Tak, i po prostu złapać się. No to jest drift taxi właśnie, wozimy ludzi. Można sobie zrobić to chyba zdjęcie, daje taką totalną już radość. Tak, jak najbardziej. Ludzie jeszcze, wiesz, jedziesz z kimś i ktoś tam gdzieś widział, jak jeździsz i przykładowo jeszcze ekstra dopłaca do twojego przejazdu, że chce jechać tylko z tobą, musi tam dodatkowo jeszcze zapłacić i jedzie i przykładowo tam podczas przejazdu mówi, a zrobisz tam 360, to wiesz, że jestem tak nakręcony, że nawet jakby mi tam mówili, nie rób jej, ale no niestety muszę to zrobić i robię to po prostu, bo nie wiem, no kocham to robić i jeszcze naprawdę sprawiając przyjemność tej osobie, nie wiem, ciągnie mnie do tego, że mówię, jest zakaz, robię A zdarzają się tacy twardziele, że wsiądą i na nich to wrażenia nie robi, czy raczej? Parę razy mi się przywiozłem parę osób, tylko to jest tak powiedzmy na 100 osób, zdarzy się przykładowo, nie wiem, 2-3 osoby i widzę, że tak, nie wiem. Zazwyczaj ludzie zazwyczaj są przerażeni. Pewnie. Przerażeni może, nie wiem, nic nie mówią, ale tak jakby nie zrobiło wrażenia. Nie wiem, bo nawet nie dopytywałem, bo to też czasami nie ma czasu. Tu jest tak, że jedna osoba... Bo stoi pewnie kolejka. Kolejka, jedna osoba wysiada, druga wsiada i ten. I, no i problem jest później, żeby pogadać. Jak ta osoba nie przyjdzie i później nie, po jeździe, czy tam ewentualnie na jakimś serwisie nie przyjdzie porozmawiać, no to nie ma, ale zdarzają się takie osoby. Widzę, że coś zapoznałeś na przykład kogoś z zagranicy, takiego jakiegoś wymiatacza, jak to się mówi. Ktoś, kto na przykład powiedzmy zmienił twoją technikę, bo wiesz, nieraz jest tak, że masz jakiś tam problem w głowie, którego nie możesz przeskoczyć technicznie, pogadasz z kimś lepszym od siebie i masz takie, że pyk, a o to chodziło. Czy poznałeś właśnie kogoś takiego, kto wpłynął na twoją jazdę? Wiesz co, jeżeli chodzi o zawodników, to nie udało mi się kogoś takiego poznać, ale kiedyś miałem taką okazję, to było w 2010, właśnie kiedyś ci wspominałem, bo miałem taki driftowóz po prawej stronie Nissana Skyline'a i tak przewiozłem się parę razy na jakimś treningu. Jaka jest? Robi ci różnicę lewa strona, prawa strona? No robi różnicę. Przede wszystkim taką, że nauczony byłem jazdy po lewej stronie. Ale kupując ten samochód, wsiadłem, nie chciałem go przerabiać, nie chciałem ingerować w jego tam konstrukcję i pomyślałem sobie, a Japońcy jeżdżą po prawej, dużo ludzi jeździ po prawej stronie, czemu mam nie spróbować? I przewiozłem się na treningu i on zrobił na mnie takie wrażenie, że po jednym treningu mówię, potrafię jeździć, potrafię już jeździć po prawej stronie, tak samo jak i po lewej. Tylko, że to było złudne trochę, bo robiąc kolejny trening, ewentualnie zawody, okazało się, że jednak przy większych prędkościach nie panuje tak nad autem jak po lewej stronie, bo tu są przyzwyczajenia już po prostu. Tu się od dziecka jeździło, po prostu gdzieś tam ten ręczny trzeba zaciągnąć prawą ręką, nie lewą. Biegi tak samo, wiesz, zmieniasz prawą ręką, nie lewą i tu są czasami ułamki sekundy, one też są ważne, bo musisz zmienić bieg, jak ci ten bieg nie wskoczy ewentualnie, no to za chwilę robisz jakąś, ucieka ci ktoś, a ty go gonisz, to ci ucieknie całkiem, no i problem się robi, więc tutaj nie.
I kończąc, przechodząc do tego pytania, co zadałeś. Taką osobą był raz sędzia, który, Holender właśnie, i nie pamiętam teraz nazwiska, no ale mniejsza o to. Były takie zawody w Sosnowcu na makro i ja byłem blisko, z racji, że tu niedaleko w Wolkuszu mieszkam, więc szukali kogoś do zapoznania się ze strasą. No i zgłosiłem ten swój samochód, Nissana Skyline'a, no i pojechałem, a on, że też tam jeździł właśnie po prawej stronie, to wybrali mnie. No i przyjechaliśmy i dzień wcześniej przed zawodami miałem okazję pojeździć po takiej pustej trasie bez żadnych clipping pointów ani clipping zone. Bez jeszcze, bez czasami na zawodach są ustawiane takie betony, żeby była ochrona przed tam publicznością, bo publiczność stoi za tymi betonami. No i trzeba było się zbliżać, takie kiss the wall się robi czasami autem, że jak dobrze prowadzisz samochód i potrafisz, naprawdę go znasz, wiesz jakie ma wymiary, powiedzmy, to potrafisz dojechać tym tyłkiem do samego tego betonu i otrzeć się tam ewentualnie. I za to masz punkty. No i przez to, że jeździłem i dostałem dużo wskazówek od tego sędzi, on mi po prostu widział, jak jeżdżę, bo jeździł ze mną, tą trasę układali po prostu wtedy, widział i mówił mi po angielsku jeszcze, no ale to nie o to chodzi, bo tam trochę tam człowiek zna, no to tego. No to tłumaczył mi, jak to przejechać poprawnie, co robić. Wytłumaczył mi na tyle, żeby po prostu jadąc w drifcie musisz przewidywać, co się za chwilę dzieje, musisz obserwować wszystko. Tak samo jak z jazdą na drodze. Jedziesz, musisz patrzeć, co się dzieje na drodze. To jest najlepsza technika tak naprawdę. Jadąc, obserwujesz, gdzie chcesz wjechać, co chcesz zrobić. Następny krok musi być o krok do przodu. I on mi to wytłumaczył po prostu wstępie i od tamtej pory naprawdę dużo łatwiej mi się później jeździło i gdzieś przez to jakieś tam sukcesy odnosiłem. Może nie jakieś typowo na podium. Ten podium mi się dopiero udało w zeszłym roku właśnie zdobyć, bo trafiły się jeszcze dobre warunki. Typowo. W którym miejscu byłeś? No, pierwsze miejsce nam się udało zdobyć. A, czyli zdobyłeś na ostatnie. Tak, tak. Tylko że warunki, no, mały tor, ewentualnie jeszcze deszcz. I wtedy ale wspomniałeś, jak, że ty deszcz uwielbiasz. Uwielbiam ten deszcz, bo cały czas trenuję, mam takiego gruza, którym jeździmy. Nie okłamujmy się, deszcz trochę wyrównuje szanse. Wyrównuje, bo jeśli jak ktoś ma, nie wiem, 300 koni, ktoś ma 500, to ten deszcz jednak troszeczkę tak mu wyrówna. I czasami to słabsze auto nawet można powiedzieć, że łatwiej się prowadzi niż ten 500 konny w tym deszczu. Więc tu nawet. Czyli ty przeciwnie do mnie. Ja jako motocyklista, jak widzę deszcz, jestem załamany. Ty nie, jesteś ja uśmiechnięty. Uwielbiam. No, uśmiechnięty jestem, także teraz nie ma problemu, bo dużo treningów właśnie przez to się robi i naprawdę krok 7-milowy w drifcie dał mi gruz, którym jeździłem tylko w deszczu. Więc jak spada deszcz, ja naprawdę czuję się bardzo dobrze i. Panowie, pogadaliśmy sobie już tak technicznie o tym wszystkim i w ogóle, a wiadomo, oglądają to też ludzie, którzy nie są aż tak z tym wszystkim zbliżeni. Może przejdźmy sobie na takie luźniejsze tematy. Jakie w ogóle plany na przyszłość, nie? Jak w ogóle to widzisz swoją przyszłość? Plany na przyszłość, więc teraz jakaś tam odświeżka Nissana, bo jest po 5 czy 6 latach takiego boju, można powiedzieć, wyobijany z każdej strony. Plastiki popękane, więc trzeba na nowo. Wiesz co, bardziej mi chodzi o. Sorry, Sten, ale bardziej mi chodzi o mniej taką właśnie techniczną stronę, że właśnie tak mówisz na przykład, żeby zrobić Nissana, to tamto. A mi chodzi taka przyszłość bardziej, że na przykład gdzie widzisz siebie za 10 lat, nie? Tak, jeszcze, to może ja jeszcze wtrącę szybko pytanie. Masz córkę, tak? Tak. Będziesz ją wkręcał w drift? Oczywiście, że tak. Pierwsze co, no już driftowóz taki mały ma zrobiony, kupiony. To jest taki mały go-kart elektryczny, co prawda, no ale. No ale tak to widzę, bo jest na osiedlu u nas dolinka jest taka, gdzie jest tor rolkowy i jak zobaczyłem ten tor rolkowy, to od razu mi się zaświeciło światełko, że tam można jeździć jakimś go-kartem. Czyli to jest elektrycznym troszeczkę twój plan na przyszłość. Tak, jak najbardziej. A następne plany? A na siebie plan ewentualnie, nie wiem, wydaje mi się, że mógłbym trenować, uczyć ludzi jeździć, bo mam trochę doświadczenia w tym wszystkim. Z tym, że to toru jest potrzebny, tory są potrzebne w Polsce. Czyli dalej drift generalnie, nie? Dalej drift, nie jak najbardziej tu. No, jak najbardziej. Tym bym się chciał zająć. Wiesz, o co mi chodzi? Widziałem ostatnio, znaczy jakiś czas temu, tam wywiad, powiedzmy, z jakimś tam polskim piłkarzem,
No i gość tam mówił, że on już sobie tam gdzieś studiuje jakieś bodajże IT czy coś takiego. No to mniej ważne jest, ale bodajże IT, bo mówi, że wiem, że kariera piłkarza nie jest po prostu na całe życie. Ja wiem, że chcę po tym robić coś, co będzie mi się też opłacało, nie? I czy ty też nie podchodzisz do tego w ten sposób na przykład, że no wiesz, o co mi chodzi. A chciałbyś na przykład zostać trenerem driftu? Jak najbardziej właśnie. I to wiesz, czasami nie chodzi o pieniądze teraz. Ja nie potrzebuję jakichś Bóg wie jakichś pieniędzy. To chodzi o to, żeby godnie żyć normalnie i żeby cię było stać na jakieś tam, wiadomo, wyjazdy, na wycieczki i tyle, bo życie ma się jedno. Żeby i mieć trzeba, uśmiech na twarzy, nie? Żeby mieć uśmiech na twarzy przede wszystkim. Ale robiłbym to po prostu. Mógłbym siedzieć na tym torze od rana do wieczora i jeździć w kółko. Jakie na początku popełniałeś błędy? Jakie wskazówki przyszłym drifterom byś dał błędów, których nie powinni popełniać na początku? Jadąc na zawody, popełniałem dużo błędów właśnie. Te śmietniki, te opony, które takie dostawałem zawsze, miałem zbyt dużo znajomych i zawsze tych opon miałem, można powiedzieć, potąd. Więc tak się przyzwyczaiłem, że naprawdę dużo jeździłem na tych śmietnikach i do tej pory nawet jeszcze zdarzało mi się z ostatnimi laty gdzieś jeździć, aż do tego ostatniego roku, gdzie jakieś tam sukcesy się zaczęło coś pojawiać, te trofea, powiedzmy te pierwsze miejsca, to już są opony nalewki bieżnikowane, ale nowe. Tak naprawdę to tu był ten błąd. Jadąc na zawody, możesz się trenować gdzie chcesz na tych śmietnikach, nie ma problemu, ale jadąc na zawody, polecam każdemu nowe opony, czy to są bieżniki, czy jakieś zwykłe opony, ale musisz mieć oponę nową, dlatego że na każdej tej jednej oponie jedziesz po prostu tak samo jak poprzednim wyjazdem. Na przykład błędy przy wyborze samochodu? No to ta miłość była, jak wsiadłem do Nissana 200SX-a, aha, czyli po prostu BMW 30, to wiesz, zakochałem się w aucie i to był może jakiś błąd po części, bo później nie było mnie stać na to auto. Czyli nie ma złotej wskazówki, że ktoś na przykład takie auto. Budżet nieograniczony, to jak najbardziej, to pakujesz się w co chcesz, sprawdzasz, co jest na topie i kupujesz taki samochód. Kiedyś to było trochę inaczej, bo się raczkowało i nie wiedziałeś co, nie wiedziałeś jaki skręt, nie wiedziałeś jaki motor, jakie turbo, w ogóle. Przede wszystkim dawniej nie było takiego dostępu do internetu. Wszyscy sobie mogą sprawdzić, kto co poleca, na czym się jeździ. Otóż to. Ty musiałeś trochę do tego sam dojść. Marcin, jak nie drift, to co? Wiesz co, w pewnym momencie też nie wiedziałem, bo ten drift nie przyszedł tak znienacka ogólnie. Nie wiedziałem wcześniej. Wiadomo, że gdzieś motorsport mnie kręcił ogólnie, motocykle. Ale wsiadam na ten motocykl i mówię, nie, za głupi jestem, zginę. Motorsport, ale za drogi był. No to gdzieś jakieś rajdy, KJS-y, ale to też gdzieś poniekąd mnie tak do końca nie kręciło, bo tam były inne prędkości. Mówię, no wyląduję gdzieś na drzewie. Jak pojawił się ten drift, to kurde sobie pomyślałem, naprawdę, to jest bezpieczne dla mnie. Ja potrafię tu zrobić, rozwinąć te skrzydła i robić naprawdę to, co kocham. I tak naprawdę nie boję się o nic, bo jest to bezpieczne, można powiedzieć. Ta klatka, to wszystko. Mało jest wypadków, żeby ktoś, nie słyszałem, żeby ktoś w drifcie zginął ogólnie, no więc albo drift, albo nic. Albo nie. To następne pytanie. Idziesz do kina na film o Buddzie? Nie wiem, może siebie biorę. Są dobre filmy o drifcie w ogóle? Typu jak jest Tokyo Drift bajka, czy coś tam jest takiego prawdziwego? Tokyo Drift bajka, no widzisz, ta bajka też mnie kręciła, tylko to było już, ten film ma chyba z 24 lata, bodajże do 2000 rok albo 2000 któryś. Wtedy robił wrażenie. Wtedy robił tam jakieś wrażenie, chociaż oni tam jeździli bardziej na wprost gdzieś tego, później driftowali to już tam w kolejnych edycjach. Ale to wtedy mi się to zaczynało, wiesz, to mnie kręciło jak najbardziej. Jeździliśmy, pamiętam jak było Tokyo Drift, chyba była premiera w Krakowie, to pojechaliśmy pod kino Kraków i tam przyjechało kilku drifterów, właśnie 200SX-ami jeździli, kurwa, pokazywali. Przeżywałeś to mocniej niż inni ludzie. Przeżywałem to mocniej niż inni ludzie, wtedy mnie kręciło, to właśnie chciałem zacząć. Ten kolega mi tak podkręcał cały czas, gdzieś mi dawał to auto, mogliśmy pojeździć. Ale widziałem to, jak oni jeżdżą, mówię, ja też bym to potrafił zrobić, ja to potrafię zrobić, nie mam samochodu. No i wtedy kręciło się w tym do tego punktu, że po prostu trzeba było kupić ten samochód, nabyć go i ruszyć. Czyli zaczęło się klasycznie od marzeń i po prostu byłeś gościem, który nie odpuścił. Najbardziej, no marzenia, który nie odpuścił. Tak, no marzenia trzeba spełniać, tym bardziej, że to mówię, nie był jakiś drogi sport w tym czasie, bo no można było auto kupiłem za 2400 zł, BMW 30,
A pierwszy twój trening driftu w ogóle z kimś, sam? Jak to wyglądało? Nie, pierwszy trening driftu odbyliśmy w grudniu. Tutaj niedaleko jest taki okrąglak i pojechaliśmy w zimę, kolega miał nowe opony, Michelinki. To jest, powiem taką anegdotkę mamą, bo te opony trafiły do mnie niedawno i mam te opony z tego pierwszego wyjazdu, z tego pierwszego treningu driftu, można powiedzieć. Trenowaliśmy, w cztery osoby pojechaliśmy i jeździliśmy w koło supa tak naprawdę. Tam jest dość duży plac. I byłeś już wtedy pewien, że to jest to? Po pierwszym treningu? Tak, wtedy wiedziałem, że nie, by, nie było myśli strasznie. Na przykład, że jednak chyba źle zrobiłem, nie, że się nie, nie, nie. Od razu było to. Od razu było to. Wsiadłem i wiedziałem, że to chcę to robić. I później te filmy, ten Maciej Polody, jak wygrał te zawody, tą 360 zrobił. Kupiłem to pierwsze auto i od razu pospawany most. I mówię, od razu pierwsze jakieś wypadki, gdzieś tam stuczki, nie wiadomo co, bo to mówię, człowiek narwany. I no ale tą stronę cały czas dążyłem do tego, żeby po prostu doskonalić tą technikę jazdy. Wspomniałeś, Marcin, że 20 lat temu byłeś na Szybcy i Wściekli Tokio Drift. Dzisiaj jesteś na podcaście Szybcy i Wściekli. Dokładnie. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Ostatnio śmiałem z tego, mówię, Szybcy i Wściekli. Chwytliwa, fajna, fajna. Powiedz mi, ty jesteś rodzinnym typem. Generalnie twoje życie wygląda, że śpisz w garażu, przychodzą tam ziomki i nic innego nie robisz? Czy masz rodzinę, jakieś tam... Potrafisz to oddzielić? Życie normalnego człowieka? Nie no, jedynie oddzielenie, na szczęście nie mam tego garażu w domu, tylko gdzie indziej. No, ale, no bo wiesz, ale jak wszyscy jestem... wściekli tam garaże w domu, tak, wiesz, tak. No ale jakbym miał dom, to podejrzewam, że tak samo bym miał. Tu wszedłem do Patryka na dole i widzę garaż, mówię, no nie no, masakra. To samo bym miał ogólnie u siebie. No. Czy patrz, żeby zacząć driftować, czy po części musisz być mechanikiem? Nie wiem, ale na pewno to ułatwia sprawę, bo wtedy wiesz, znasz samochód, wiesz, co się z nim w danej chwili dzieje, wiesz, kiedy po prostu powiedzieć stop i przestać ewentualnie driftować. No ale wiesz, no, często się znasz, o czymś ja mówię, a przejadę jeszcze czy coś. No ale nie, jak się znasz, jak najbardziej to ułatwia. No. Trzeba coś, cokolwiek wiedzieć. Lepiej jest kupić na przykład driftowóz od kogoś, czy zrobić go samemu? Na pewno tańszą opcją jest w tej chwili kupisz od kogoś driftowóz, bo zazwyczaj w tej chwili jest koszt zrobienia takiego samochodu znacznie przewyższa te wszystkie koszty kupienia takiego auta gotowego. Kupując samochód... Dużo firm w Polsce się tym zajmuje? Jeżeli to nie jest... Jest sporo firmy ogólnie już. Nie wiem, może 5, może 10 już. No, nie wiem, no ale sporo. Dużo ludzi robi też części do tuningu, więc te firmy ze sobą tam jakoś współgrają. Ale... Kupując samochód po kilku treningach nawet, kupujesz go praktycznie już za pół ceny zrobienia. Ewentualnie po sezonie. Po jednym sezonie idzie kupić samochód za pół ceny. Marcin, bo zawsze mnie takie coś zastanawia. Kim jesteś z wykształcenia? No bo nie ma kierunku studiów drifter. Z wykształcenia. No skończyłem studia ogólnie, więc magistra tam mam. Turystyka międzynarodowa, specjalność, a stosunki międzynarodowe. Nie no, to turystykę międzynarodową można pod drift podciągnąć. No to coś tam może, no. Ogólnie, no ale nie mam, no ale tak to jestem. I mechanikiem jestem, i wulkanizatorem, i kierowcą, człowiek i handlarzem. Człowiek orkiestra. Jakie plany na ten sezon? Plany na ten sezon takie, że trzeba odświeżyć Nissana, żeby tam był na jakieś festiwale. Na jakich festiwalach cię zobaczymy w tym roku? Osaka i Upfest na pewno. Ewentualnie jeszcze jakieś drift show, jakieś tu lokalne, powiedzmy jakiś Kraków, może Katowice, Kielce. No i trzeba myśleć nad budową jakiegoś nowego driftowozu, bo niestety słaby jest. No te 500 koni to było na topie, ale 12 lat temu. A w tej chwili, mówię, to jest około 900-1000 koni trzeba mieć, także... Czyli nie, w tym roku nie odpoczywasz. Nie, cały czas coś się będzie działo. Cały czas coś jest, także dobrze. Zajebiście. Czyli będziemy mogli cię zobaczyć. Na pewno pojedziemy sobie na jakiś twój przejazd. I co, Marcin? Dziękujemy, że nas wpadłeś. Dziękuję. Podpiszesz Alfie na ścianie. Jak zrobimy najbardziej. Sobie fotkę razem. Pewnie. Dawajcie marker. No więc tak, Marcin, podsumowując, jeśli będziesz słuchał się naszych wskazówek, to może coś z tego driftu jeszcze będzie. Tak, mamy tutaj złoty marker, przyleciał do nas z Dubaju, prawdziwe złoto. Tak, nie wiem nawet jakiej próby, ale największą, jaką można kupić. Każdy podpis to jest 800 zł wpłynie, czuć pieniądz w ogóle. Zróbmy tak, że ty nam się podpiszesz, bo to jest już powoli nasza tradycja, na ścianie jako druga osoba w naszym podcaście, czyli
ważna osoba, bo pomagasz nam zacząć, stary. Podpiszesz nam się, my ci za to damy fajną koszulkę z mega fajnej firmy. Jedziemy. Podpiszemy. Czekaj, ja ci tam tylko jedną rzecz dopiszę, żeby ludzie wiedzieli. Pyk, pyk, pyk. Marcin, dziękujemy ci za ten wywiad. Porozmawialiśmy sobie dzisiaj dużo o wsparciu, a tak się składa, że nas zaczął wspierać bardzo fajny sklep motocyklowy, a ty wspomniałeś, że kochasz motocykle, więc mam dla ciebie zajebisty prezent. Koszulkę z Demotos. Mam nadzieję, że będziesz ją dumnie nosił. A prezentuje się tak. Super. Wygodne są, przetestowane dzisiaj. Tak, materiał fajny. Mam nadzieję, że rozmiar się zgadza, Eleczka. Super. Magia telewizji. Będzie się wszystko zgadzać. Spoko koszulka, nie? Jak się nie spociłem się dzisiaj, to jest okej. Okay. Marcin sobie tam mierzy koszulkę. Jest na niego dobra oczywiście. I przypominałem wam o tym, żebyście wspierali nas na wszystkich platformach typu YouTube, Spotify. Dokładnie. Dla was to jest tylko kliknięcie, a nam to pomoże rozwijać nasz kanał i zapraszać tak zajebistych gości jak do tej pory. Jak już na tym zarobimy miliony, to będziemy wtedy dawać ludziom dwie koszulki, a nie jedną. Dokładnie. Fajnie, jak nas wesprzecie. Może kiedyś będziecie mogli powiedzieć, że my z tymi chłopakami byliśmy od początku. Wtedy nic nie znaczyli, na dzień dzisiejszy znaczą, ale my byliśmy od początku. Dzięki.